Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na wspaniałej, fantastycznej wystawie w związku z stuleciem niepodległości Polski. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że Bank Pocztowy został głównym organizatorem, sponsorem tego wydarzenia? Dzień dobry Państwu. Może krótko. Bank Pocztowy. Prosta odpowiedź, bo gdzieś fundamentem na początku odradzającej się Rzeczypospolitej po zaborach była Poczta Polska. Ona w okresie międzywojennym stanowiła krwiobieg gospodarczy państwa. Tak naprawdę bankowość pocztowa, która wtedy powstała, bo w 1918 roku dekretem marszałka Piłsudskiego powstała nowoczesna administracja pocztowa. Rok później, w 1919 powstała Pocztowa Kasa Oszczędności. Bank Pocztowy. Bank, który świadczył swoje usługi poprzez pocztę, dlatego że w odradzającym się państwie nie było żadnej instytucji, która byłaby w stanie dotrzeć do wszystkich obywateli, być najbliżej ich potrzeb, więc poczta właśnie zajmowała się obrotem gotówkowym. Poczta przyjmowała oszczędności ludności, poczta udzielała pożyczek, poczta zajmowała się obrotem czekowym, obrotem papierami wartościowymi, poczta ubezpieczała, poczta zajmowała się dystrybucją rent i emerytur. To wszystko była rola poczty. I tak naprawdę w związku z tym, że u fundamentów państwa stała poczta i bankowość pocztowa, my odtworząc współczesną bankowość pocztową uznaliśmy, że to jest nasz obowiązek, nasza powinność, żeby być wtedy, kiedy Polska obchodzi swoją 600. rocznicę i wspierać to, co ważne dla tej rocznicy, na miarę tych możliwości, które mamy, wpisać się w te obchody z czymś wyrazistym, dlatego wystawa, z czymś, co wędruje po całej Polsce, bo my z bankowością pocztową przede wszystkim jesteśmy w mniejszych miejscowościach, jesteśmy też i w dużych aglomeracjach, ale zależy nam na tym, żeby dotrzeć do każdego, kto potrzebuje wsparcia, więc z tą wystawą również i z działalnością edukacyjną schodzimy praktycznie do najmniejszych miejscowości. Czyli Państwo świętujecie tak naprawdę nie tylko stulecie niepodległości naszego państwa, ale także właściwie swojej działalności jako tej nowożytnej poczty i nowożytnego banku pocztowego, prawda? Tak, z tego co Pan mówi, to wnioskuję zresztą, o ile dobrze kojarzę, ta sytuacja zaraz po I wojnie światowej nie była zbyt komfortowa, administracja się tworzyła, było sporo chaosu i pewnie poczta była takim zwornikiem administracyjnym dla ludności w państwie. My wiemy, że w tamtym okresie poczta stała się niezastąpioną instytucją. Zawsze zresztą działała w poczuciu służby, bo Poczta Polska to z jednej strony 460 lat historii, tak? Nawet tutaj tak. Mamy tą informację, a z drugiej strony 100 lat już tej nowożytnych dziejów poczty. To właśnie trochę inny model, model uwzględniający tamte współczesne potrzeby. Te 100 lat temu poczta musiała wypełnić pewną lukę. Państwo było sklejane z kilku zaborów i rzeczywiście jako instytucja spełniła swój obowiązek i była tym elementem komunikacji. Finanse wtedy też były ważne. Nie było przecież instytucji finansowych takich, które też miałyby ogólnopolski charakter. Poczta mogła to zrobić i dlatego spełniła swój obowiązek. A spójrzmy na bank. Wcześniej nazywało się to kasą oszczędnościową. Pocztowa Kasa Oszczędności, tak. No właśnie, oszczędności. Na tamte czasy na pewno była to jednostka bardzo nowoczesna. Jak dzisiaj funkcjonuje bank pocztowy? Bo przeszłość jest ważna po to, żeby ją pielęgnować, żeby uczyć się też z tego, z naszego dziedzictwa, z pewnej tradycji. Ale z czym wychodzicie w przyszłość? Historia jest ważna, bo ona uczy, że dzięki poczcie klient miał dostępność zapewnioną do usług finansowych najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Nawet poprzez listonosza w każdym domu. Więc to jest niezastąpiona jakość, którą i w współczesnych czasach ona jest bardzo potrzebna. Ona jest potrzebna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, opiekującym się chorymi. To poczta w tym wymiarze misji społecznej jest jedyną instytucją, która jest w stanie dotrzeć do każdego z nas najbliżej i poprzez swoją największą sieć placówek w momencie, kiedy inne banki, inne instytucje finansowe zamykają sieć oddziałów. My zmieniamy się, chcemy korzystać z kanałów elektronicznych. Bank pocztowy jest bankiem nowoczesnym, ma bardzo nowoczesną bankowość mobilną. My też działamy w sposób bardzo nowoczesny, ale pamiętamy, że w chwili trudnej choroby
Też chcemy być blisko i chcemy pomagać również w sposób bardzo tradycyjny, prosty. Dla klienta tradycyjnego w momencie, kiedy sieci oddziałów tych największych banków są likwidowane, jesteśmy nie do zastąpienia. Mamy ten obowiązek, żeby zapewnić, przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu obywateli, żeby zapewnić tę dostępność. Poczta może to zrobić, jest jedyną instytucją, która naprawdę może to zrobić, bez jakichś specjalnie dodatkowych kosztów, bo dla zachowania swojej sieci potrzebuje usług finansowych. Silne poczty są w tych krajach, gdzie są silne usługi finansowe, gdzie poczta pamięta o swojej roli jako instytucja finansowa. Tam zachowuje sieć oddziałów najbliżej obywateli. Poczty są słabe tam, gdzie nie mają banku pocztowego, gdzie nie mają silnych usług finansowych. Więc dlatego też to robimy dla poczty również, żeby ona mogła służyć obywatelom, żeby mogła być blisko. Ale też nowoczesne usługi integrowane z usługami poczty, bo jeżeli myślimy o rynku e-commerce rozwijającym się, to ktoś musi przesyłkę przynieść do domu. Ktoś musi tą przesyłkę, którą kupujemy w internecie, dostarczyć. I my tworzymy usługi komplementarne, bo zapłata z konta banku pocztowego daje to, że rabaty wracają na konto tego, który kupuje w internecie i wybiera kuriera Poczty Polskiej. Jeśli wybieramy kuriera Poczty Polskiej, uzyskujemy określone korzyści. Chcemy integrować te usługi po to, żeby również młody człowiek wybierał usługi polskiej firmy, Poczty Polskiej, a nie usługi konkurencji, która zresztą często była zbudowana przez państwowe podmioty zagraniczne i teraz konkuruje również na rynku polskim. W takim razie wypada życzyć kolejnych 100 lat dynamicznego rozwoju w tym duchu nowoczesności i coraz więcej zadowolonych i zdecydowanych korzystać z waszych usług klientów. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.